Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Przemienienie Jezusa dokonuje się podczas modlitwy. Przemiana każdego z nas dokonuje się podczas modlitwy, czyli w czasie wchodzenia w relację z Bogiem. Modlitwa jest stanięciem w obecności Pana, jest swoistym czerpaniem ze źródła duchowej energii, jaką jest Bóg. Są ludzie, dla których modlitwa jest przykrym obowiązkiem lub zwykłym marnowaniem czasu. Są też i tacy, którzy modlą się dużo i często, ale ich życie nie ulega przemianie. Wzór, jak powinna wyglądać chrześcijańska modlitwa, pozostawił nam Jezus. Jego modlitwa jest częsta i intensywna, a zarazem bardzo prosta. Modlitwa Jezusa jest stawaniem w obecności Ojca i całkowitym przylgnięciem do Jego woli. Człowiekiem modlitwy można nazwać każdego, kto nieustannie trwa w obecności Boga i zawsze jest posłuszny Jego woli. Modlitwa jest odpocznieniem w ramionach kochającego Ojca. Wszystko, czego nam potrzeba, znajdziemy w Bogu. Wszystko jest w Nim i On sam jest spełnieniem wszystkich naszych pragnień i oczekiwań. Jesteś zagubiony w życiu? Poszukaj Boga. Jesteś zmęczony życiem? Idź do Boga. Jesteś zrozpaczony i utrudzony własnym życiem? Zrzuć swą troskę na Pana. Jemu oddaj wszystko, co Cię przygniata.